dwa truizmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć i drugi truizm, że należy udzielać świadczeń zdrowotnych na najniższym efektywnym poziomie. I tutaj nie ma sprzeczności. Pytanie, jak to zrobić? I to jest właściwie pole. Tak, jak to zrobić, jeżeli to będzie kolejne pytanie, to ja chyba już nie mam więcej do powiedzenia. Natomiast z perspektywy lekarza POZ-u, lekarza AOS-u, na pewno takie są zjawiska w tej chwili, że no, mamy problemy finansowe, organizacyjne i kadrowe. Finansowe, sposób kontraktowania jest przeciwskuteczny. Stawka kapitacyjna czysta w POZ-cie, stawka fee for service w AOS-ie i w szpitalach jest przeciwskuteczna POZ-owi. Opłaca się kierować pacjentów na wyższy poziom opieki, a wyższemu poziomowi opieki nie opłaca się tego pacjenta z powrotem oddać do POZ-u. Organizacyjne, no, to jest przede wszystkim problem w dostępie do bazy diagnostycznej i to jest taka tutaj rekomendacja, czy taka reprezentuje ten nie mój punkt widzenia, że szpitale powinny być dla opieki ambulatoryjnej takim miejscem podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego, przynajmniej jak chodzi o bazę diagnostyczną, czyli te rzeczy, które się robi w ramach hospitalizacji, może nadal powinny to być hospitalizacje na przykład na dziennych oddziałach szpitalnych, ale na zlecenie lekarzy opieki ambulatoryjnej powinny być te badania robione po to, żeby ten pacjent właśnie miesiącami nie czekał na te przysłowiowe MRI czy TK. No i problem kadrowy. Możemy wymyśleć najlepsze modele organizacyjne i znaleźć pieniądze. Natomiast no, zasoby kadrowe się u nas wyczerpują. To dotyczy POZ-u, ale to dotyczy przede wszystkim AOS-u. Nie w Warszawie, nie w Gdańsku, skąd jestem, ale jest wiele powiatów odległych w niektórych województwach typu lubuskie, typu podkarpackie, warmińsko-mazurskie, gdzie w ogóle nie ma ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. A lekarze POZ-u są w wieku przedemerytalnym albo emerytalnym i nie spodziewajmy się, że oni zmienią swoją dotychczasową pracę i dadzą coś z siebie więcej niż w tej chwili. Więc myślę, że największy problem będzie, to będzie ten problem pewnej zapaści, jak chodzi o zasoby kadrowe lekarzy, pielęgniarek, położnych może w mniejszym stopniu, ale też, i czyli tego zespołu POZ-u i to jest też pytanie, jak mamy postępować i jak mamy zmieniać ten system opieki zdrowotnej na lepsze w sytuacji pogorszających się warunków, na które no, nie mamy specjalnie wpływu, bo biologia tutaj no, puka nam wszystkim do drzwi. Dziękuję.